Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejna część, szósta część cyklu Czy Bóg zachowa swoich? Czy Bóg zachowa swoich? Dzisiejszy temat to jedyna ofiara Chrystusa. Czyli jeżeli popatrzymy na to, co mówi Słowo Boże o doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, od razu narzuca się wniosek, że nie jest możliwe, aby człowiek, który raz został zbawiony, kiedykolwiek utracił to zbawienie, bo ofiara Chrystusa jest doskonała, ona jest jedyna i wystarczająca. Doktryna o wiecznym bezpieczeństwie wynika z wielu fragmentów i prawd biblijnych, między innymi z faktu doskonałości ofiary Chrystusa na krzyżu, czyli opiera się na dwóch rzeczach zawsze każda istotna prawda Pisma Świętego. Po pierwsze na doskonałości osoby Pana Jezusa Chrystusa, a po drugie na doskonałości dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Czyli jeżeli ktoś jest od diabła, niemal na pewno zawsze będzie atakował albo doskonałość Chrystusa Bożego, albo doskonałość dzieła Chrystusa. Więc tutaj jest to bardzo proste do rozeznania i tak Pismo przestrzega nas, że albo ktoś głosi Ewangelię inną niż była głoszona w Piśmie Świętym, wtedy jest przeklęty, albo ktoś wyznaje, że po prostu Jezus Chrystus nie jest odwiecznym Synem Bożym, że jest to po prostu osoba niedoskonała, nie dająca gwarancji tego, że złożyła doskonałą ofiarę na krzyżu. Te dwa punkty są ze sobą mocno powiązane. I ja nigdy nie potrafiłem zrozumieć, jak osoba pouczona przez Ducha Świętego może przy uważnym czytaniu nie zrozumieć, że głównym tematem na przykład listu do Hebrajczyków jest kontrast pomiędzy ofiarą Chrystusa a innymi ofiarami składanymi według prawa Starego Testamentu, które też będą w przyszłości składane w na przykład Nowym Przymierzu. Jak zacznie się Nowe Przymierze, to w Ezechiela 38 rozdział i następne mamy opisane to, że będą składane ofiary w Nowym Przymierzu. Też wiemy, że po pochwyceniu, po zabraniu wierzących do nieba przez Pana Jezusa Chrystusa, będzie przez 3,5 roku składane będą ofiary. Więc tutaj te wszystkie ofiary przeszłe i przyszłe, czy to w czasie ostatniego tygodnia 70 tygodni Daniela, czy też w przyszłości, jak zacznie się nowe przymierze, to w nowym przymierzu przez 1000 lat te ofiary będą składane, to te ofiary są bezwartościowe w porównaniu z jedyną doskonałą ofiarą Pana Jezusa Chrystusa. Te ofiary, liczne ofiary ze zwierząt, tylko i wyłącznie wskazują na jedną doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Niezależnie, czy te ofiary będą kiedyś w przyszłości składane, tak jak uczy Księga Ezechiela i inne miejsca ze Starego Testamentu w Nowym Przymierzu, jak zacznie się Nowe Przymierze, czy też te ofiary były składane w Starym Przymierzu, czy też w końcówce Starego Przymierza, w czasie ostatniego z 70 tygodni Daniela, po pochwyceniu, jak ten ostatni tydzień Daniela się rozpocznie, to będą składane ofiary przez około 3,5 roku, bo w połowie tego ostatniego siedmiolecia Antychryst będzie tutaj tym, który przerwie składanie ofiar i sam się ogłosi Bogiem i zasiądzie w świątyni, podając się za Boga. Więc jeżeli teraz patrzymy na list do Hebrajczyków, jest to jasne, że jedna doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca, żeby zgładzić nasze grzechy, a te wszystkie pozostałe ofiary tylko ją wskazywały, upamiętniały. To jest tak jakby po prostu jedna prawdziwa ofiara, a te wszystkie pozostałe to tak jakby tylko i wyłącznie różnego rodzaju udostępnienia, jakbyśmy użyli słownictwa z Facebooka, choć ono nie jest precyzyjne, ale mamy oryginalny post
a te pozostałe, tak jakby ofiary, są takimi cieniami, czy to cieniami uprzedzającymi, czy cieniami padającymi później, bo cień ma to do siebie, że pada później, czyli to, co będzie w Nowym Przymierzu, te ofiary, to będą cienie rzeczy przeszłych. A to, co było przed ofiarą Pana Jezusa, to były cienie rzeczy przyszłych. I ofiary składane przez 3,5 roku po pochwyceniu, to też będą cienie tej jedynej prawdziwej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Zatem mamy jednoznacznie przez Słowo Boże wskazane, że jedna doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca, aby zgładzić grzechy. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że list do Hebrajczyków zwraca szczególną uwagę na fakt, iż według prawa za każdym razem, kiedy Izraelita zgrzeszył, musiał złożyć ofiarę, a dodatkowo co roku składano w święto ofiary przebłagalne za grzech całego ludu. Dlaczego trzeba było je ciągle powtarzać i dlaczego one będą powtarzane później w Nowym Przymierzu, jak opisuje Ezechiel? Dlaczego one będą jeszcze składane przez 3,5 roku ostatniego 70. tygodnia Daniela, ostatniego siedmiolecia Starego Przymierza? Dlaczego je trzeba było powtarzać? Bo i dlaczego będzie je trzeba powtarzać? Bo one same z siebie są niedoskonałe, niewystarczające dla zbawienia. A to, że one są niedoskonałe, niewystarczające dla zbawienia, jest oczywiste, bo doskonała i wystarczająca dla naszego zbawienia jest tylko i wyłącznie ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Ona jest jeden raz na zawsze złożona, tak? Więc z tego prostego powodu, że tamte ofiary nie usuwały grzechu, nie będą usuwały grzechu, bo będą jeszcze składane w Nowym Przymierzu, jak się zacznie, i będą składane w czasie 7 lat wielkiego takiego okresu ucisku, ostatni tydzień 70 lat. I one będą przez ten czas składane. I teraz były jeszcze przedtem składane przez Izraelitów kiedyś wcześniej. I one, dlaczego musiały być powtarzane, dlaczego trzeba było je ciągle powtarzać? No to jest oczywiste, że tamte ofiary nie usuwają grzechu, a jedynie go na jakiś czas, że tak powiem, przysłaniały, albo przez odwoływanie się do jedynej prawdziwej ofiary, jaką złoży Pan Jezus Chrystus na krzyżu, to przez tą ofiarę doskonałą na krzyżu komunikowały, że jest coś takiego jak wieczne odkupienie w Chrystusie. I w tym momencie, jeżeli patrzymy na list do Hebrajczyków pod tym kątem, że on komunikuje nam to, to widzimy w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, że jest tam wyraźnie napisane, że kiedy Chrystus przyszedł na ziemię i złożył swoje doskonałe życie w ofierze, zrobił to raz na zawsze. W wersecie 14, 10 rozdziału listu do Hebrajczyków czytamy takie słowa: albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Czyli te ofiary, które były składane w Starym Przymierzu, te ofiary w Starym Przymierzu, które będą składane w ciągu ostatniego 70. tygodnia Daniela, i te ofiary, które będą składane w Nowym Przymierzu, które będzie trwało 1000 lat, to te ofiary są tylko i wyłącznie cieniami rzeczy przeszłych albo cieniami rzeczy przyszłych. Natomiast centrum w środku jest ofiara Pana Jezusa Chrystusa, która jest doskonała. I ona jest dokładnie w centralnym punkcie, bo jest jedyna doskonała. I dlatego, albowiem jedną ofiarą, jak czytaliśmy, uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To pokazuje, że zbawienie jest nieutracalne, bo uczynił doskonałymi raz na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jak długo są ci ludzie doskonali? Jak długo jesteś doskonały, jak uwierzyłeś w Pana Jezusa?
Niektórzy być może kombinując po ludzku zaczną opowiadać dyrdy mały, że dopóki są wierni. No to jest nieprawda, bo to jest niezależne od wierności ludzkiej. Człowiek jest niewierny w następnej sekundzie, więc to by oznaczało, że nie są doskonali ani sekundy dłużej niż upadną, a upadną już po chwili. I to nie to czytamy w 14 wersecie tego fragmentu. Ten fragment mówi wyraźnie raz na zawsze, na zawsze, na zawsze, na zawsze. On mówi jednoznacznie i dosadnie, że Bóg uczynił wierzących doskonałymi na zawsze, na zawsze. A to dlatego, że ofiara jest doskonała. Doskonała i skuteczna. Różni się od tych ofiar, które będą składane w Nowym Przymierzu przez 1000 lat. Różni się od tych ofiar, które będą składane po pochwyceniu przez 3,5 roku. Różni się od tych ofiar, które były składane przedtem, aż do momentu i równolegle z ukrzyżowaniem Pana Jezusa, aż do mniej więcej 70 roku naszej ery. Te ofiary składane w przybytku w Jerozolimie i one są całkowicie tylko i wyłącznie pewnego rodzaju wskazówkami na prawdziwą, jedyną, doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Ci, którzy odrzucają doktrynę wiecznego bezpieczeństwa, niechcący bezwiednie uznają ofiarę Chrystusa za niedoskonałą. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo duchowe podważać doskonałość ofiary Chrystusa, gdyż stawiają ją na równi z ofiarami czy to nowego przymierza, które będą składane w Nowym Przymierzu przez 1000 lat, czy też z tymi ofiarami, które zniesie Antychryst w połowie 7 lat ostatniego 70 tygodnia Daniela, czy też z tymi ofiarami, które były składane aż do 70 roku, czyli tymi, które były składane na podstawie tych ludzkich tutaj prób wypełnienia Starego Testamentu, czyli prawa nadanego przez Pana Mojżeszowi, tak? Te ofiary wszystkie nie mogą być porównane z ofiarą Pana Jezusa Chrystusa, bo ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest złożona raz na zawsze, czyni doskonałymi raz na zawsze tych, którzy są przez Pana Jezusa uświęceni. I te ofiary mają chwilowe, te liczne ofiary mają chwilowe działanie. Nawet to działanie jest w zasadzie zależne od centralnej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Bez doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa te cienie rzeczy przeszłych, cienie rzeczy przyszłych nie mają żadnego znaczenia. I jestem pewien, że robi większość z nich to nieświadomie. I to jest niebezpieczne, bo nieświadomie też można zrobić komuś krzywdę. I oni robią krzywdę sobie i robią krzywdę innym przez propagowanie błędnego rozumienia Słowa Bożego. Bo zbawienie jest nieutracalne raz na zawsze na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. To jest kluczowa kwestia. Myślę, że większość z tych ludzi kocha Pana Jezusa tak samo jak ja i nie chcą powiedzieć nic, co by umniejszało jego zasługi. Podkreślają oni możliwość utraty zbawienia jako motywację do świętego życia na przykład, co jest zupełnie bez sensu, bo Słowo Boże mówi, że serce należy umacniać łaską. Łaską, czyli tym, że zostały odkupione grzechy. Nic tak nie motywuje grzesznika do tego, żeby chcieć być z Bogiem, jak to, że mu się przypomni, że Pan Jezus mu wszystko wybaczył. Jeżeli się grzesznikowi zacznie wkładać zakon, to go się tylko oddali od Boga. To jest całkowicie nieudane działanie. Więc generalnie jest to bardzo ważne, żeby pamiętać, że ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest doskonała. Doskonała. Ci ludzie być może robią to z obawy, iż poczucie wiecznego bezpieczeństwa spowoduje, że chrześcijanie zaczną żyć nieodpowiedzialnie. No i bawią się w ten sposób w Boga. Niechcący oddają Bogu niedźwiedzią przysługę w ten sposób, gdyż logiczną konsekwencją tego, co nauczają, jest uczynienie ofiary Chrystusa niedoskonałą. Zrównanie ich z tymi ofiarami nowego przymierza, które będą składane przez 1000 lat, z ofiarami
które będą składane w czasie 3,5 roku ostatniego tygodnia Daniela, ostatniego 70 tygodnia Daniela, dopóki Antychryst nie przerwie tych cieni rzeczy przeszłych, czy też z tymi ofiarami składanymi do 70 roku, więc do momentu, kiedy Tytus wszedł i zniszczył Jerozolimę. Prawda jest taka, że nasze zbawienie jest trwałe, wieczne, bo ofiara Chrystusa jest trwała i wieczna. Doskonałość ofiary Chrystusa. Teoria o tym, że zbawienie można utracić, atakuje doskonałość ofiary Chrystusa, ale też atakuje samego Chrystusa, wytykając, że być może on nie jest taki doskonały, jakim go przedstawia Pismo Święte, no bo skoro można stracić zbawienie, to może są braki w tej ofierze. To jest właśnie takie konsekwencje tego, nawet jeżeli ktoś sobie nie zdaje sprawy. Ja też kiedyś siadłem za kierownicę auta mojej ciotki. Nie wiedziałem, że ten kluczyk w stacyjce ma jakieś znaczenie. Przekręciłem go, samochód był na biegu, była to Wołga, stara nowa tarpana. To, że byłem nieświadomy, nie oznaczało tego, że moje działanie nie wywoła negatywnych skutków. Tak samo ludzie, którzy uczą utracalności zbawienia, nawet jeśli nie są świadomi tego, że atakują doskonałość ofiary Chrystusa, powodują to, co ja wtedy zrobiłem z tym samochodem. Przekręciłem kluczyk i samochód z pełną siłą ruszył na pierwszym biegu kilka metrów do przodu, ale wystarczyło to, żeby zniszczyć tarpana i zagrozić życiu tych ludzi, którzy tam byli niedaleko tego samochodu. Więc to, że ci się wydaje, że nie robisz nikomu krzywdy, to nie znaczy, że jej nie robisz. Robisz ją, tak jak ja zrobiłem, przekręcając ten kluczyk. Brak mojej świadomości nie usunął negatywnych skutków mojego działania. I w momencie, kiedy nawróciłem się do Chrystusa, Bóg przebaczył nie tylko grzechy, które popełniłem do tamtej chwili, ale wszelki grzech został mi na zawsze przebaczony. Pamiętam, jak jako świeżo nawrócony człowiek myślałem sobie: wszystko, co złego zrobiłem do teraz, zostało mi przebaczone. Bóg dał mi nową szansę. Jeśli tylko z niej skorzystam i utrzymam czyste konto do śmierci, pójdę do nieba. Jeśli jednak upadnę, to przestanę być chrześcijaninem. Muszę na nowo się nawrócić i zaczynać cały interes od nowa. Jak tylko to pomyślałem, od razu mnie przeszyła myśl, że przecież to jest zupełnie bez sensu i jest niezgodne z tymi wersetami, które były podstawą do tego, że uwierzyłem Panu Jezusowi i natychmiast odrzuciłem taką fałszywą myśl. Zrozumiałem, że zbawienie jest nieutracalne, raz na zawsze, oparte tylko i wyłącznie na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeśli bym dalej myślał tak, jak przed chwilą przytoczyłem to takie myślenie, no to bym sądził, że za każdym razem, kiedy się nawracam, przeszłość zostaje wyczyszczona, ale na mnie by wtedy w moim rozumieniu spoczywał obowiązek utrzymywania czystego konta na przyszłość. To takie podobne do tego, czego uczono mnie w katolicyzmie, tak? Czyli że idę do spowiedzi, potem biorę sobie w rzymskim katolicyzmie, kazali mi potem w niedzielę pójść zjeść takie ciasteczko i to ciasteczko mogłem brać tak długo, jak długo nie popełniłem grzechu bodajże nazywanego śmiertelnym albo jakimś takim no, super fajnie nazwanym, strasznie brzmiącym, ale tak naprawdę nie mającym nic wspólnego to nazewnictwo z Biblią. I taki specjalny grzech, jak już popełniłem, no to musiałem znowu iść do spowiedzi. A jak no, w moim mniemaniu rosło poczucie mojej samosprawiedliwości, no to mogło mi się tak kręcić i udawać aż do spowiedzi przed Wielkanocą, kiedy chyba kościelne przykazanie mówi, że w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować i do spowiedzi przystępować. Tak mi się coś kołacze po głowie, że był taki przepis. No więc to pokazuje jednoznacznie, że to jest właśnie z rzymskiego katolicyzmu wzięty ten błąd. Tam jest tego typu rozumowanie i dlatego dla mnie jako człowieka, który był kiedyś tam tresowany na rzymskiego katolika,
No to było generalnie, od razu mi się ten mechanizm przypomniał. Mimo, że już byłem ateistą wiele lat, to ta tresura z dzieciństwa swoje wywołała. Natomiast Słowo Boże od razu oczyściło mnie z tej fałszywej myśli i od razu wiedziałem, że to nie jest prawda, takie rozumowanie moje ludzkie, tylko liczy się to, co mówi Słowo Boże, a Słowo Boże mówi, że na podstawie doskonałej ofiary Chrystusa jestem zbawiony raz na zawsze. I takie myślenie, że można stracić zbawienie, uwłacza doskonałej ofierze Chrystusa. Jeśli krew Chrystusa zmywałaby tylko przeszłe winy, to co może zmyć winy popełnione już po nawróceniu? Katastrofa, już wtedy nic, prawda? Więc jedyną podstawą przecież zbawienia jest śmierć Chrystusa. I wtedy musimy, jeżeli taki pogląd wyznajemy, zacząć stosować dopalacze, właśnie takie jak w rzymskim katolicyzmie, a to jakaś specjalna spowiedź, a to jakieś specjalne ciasteczko, a to jakieś specjalne blaszki, jakieś specjalne cegiełki, jakieś specjalne figurki, jakieś specjalne szaty, jakieś specjalne aktywności, typu jakaś pielgrzymka, być może do jakiegoś fajnego, atrakcyjnego miejsca turystycznego, gdzie pies z kulawą nogą by nie zawitał, więc turystyki nie było jak rozwijać, ale jak się zrobiło cud, to i Żyd, i ksiądz se zarobił. I wtedy w tym momencie jest to dołączane do tego, tak? A przecież jedyną podstawą do przebaczenia naszych grzechów jest śmierć Chrystusa. Jeśli zatem zaufałem Zbawicielowi, jego ofiara na zawsze pozostaje na moim koncie i nie ma tam już miejsca na żaden grzech, bo wszystkie grzechy moje zostały włożone na Pana Jezusa, a cała świętość Pana Jezusa została przypisana mi w momencie, kiedy uwierzyłem. Więc to jest jednoznaczne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Zachęcam Cię do czytania Słowa Bożego, do czytania Biblii, do czytania Pisma Świętego. Jeśli masz ochotę otrzymać bezpłatnie Nowy Testament, możesz do mnie napisać. 791-214-963 to jest mój telefon, ewentualnie drugi telefon 739-089-088. Możesz SMS-em poprosić o wysłanie Ci Nowego Testamentu albo możesz do mnie napisać na tradycyjny adres Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Albo e-mailem czytaj.biblie@onet.pl. Serdecznie zapraszam do tego, żeby zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi, żeby czytać Jego Słowo, zapragnąć Jego Słowa jak mleka pragnie niemowlę, bo to jest jedyny sposób, żeby z Bogiem społeczność swoją rozwijać. Oczywiście rozmowa z Bogiem, czyli modlitwa do Niego i słuchanie tego, co On ma powiedzieć, czyli czytanie Biblii. Niech Wam Bóg błogosławi. Z Bogiem.